generalnie, jeżeli nie ma być ruszane, nie będzie. A to jest osobowe, musi być ruszane? Jeżeli pan chodzi na siłę. Nie, bo to nie. Tylko nie macie tej długości belek, tylko tak jak widzę tu leżą 7-metrowe, to można sobie zrobić tak jak tu jest około 7 metrów gdzieś dotąd sięga. Tu musimy wszystko sobie wyciąć te belki w tej chwili, żeby zacząć. Te, głównie tych belek 4-2, tylko no, jest tu w cholerę, 30 sztuk musimy uciąć najpierw. One mają tą długość 2,86 m. No. I takich naciąć. To mamy na całą budowę, tak? Skręcono. A one są leżą na? Czy... Słupki są postawione na. No. Nie, ale to te podwaliny. To leży po prostu na posadzce. Na posadzce leży. I to rozkłada nam siłę na posadzkę i wtedy to... I też trzyma nam wymiary. I na tym potem będziecie mogli... Dlatego nie będzie w ogóle widać. Też mi się tak wydaje. Szczególnie, że papier jest lekko taki żółtawy i on jeszcze dołoży temu niebieskiemu taki... Ten kolor, proszę. No. Prawa nas no, trzyma. Tak. A tu nie jest jakoś blisko temu? Nie, rozmydlony. Thank you.
Ja dostałam propozycję wskazania artysty, który by sobie poradził z bardzo trudną przestrzenią, która się nazywa Salą Jednego Dzieła w Nowym Muzeum. Było wiadomo, że to muzeum powstaje na miejscu kopalni, że schodzi w dół, tak jak sztolnie kopalniane, pod ziemię głęboko, jest oświetlone z poziomu ziemi takimi formami ze szkła, które wprowadzają to światło w dół. Było wiadomo, że na otwarcie będzie tam kilka wystaw. Ta sala jest ostatnia. Jak się zjeżdża na dół przez wejście główne, no to trzeba przejść bardzo długą drogę, żeby dojść do tej sali. Ale można do niej dojść też bezpośrednio przez pochylnię, która ją otacza. W związku z tym w sali są okienka, przez które można do niej zajrzeć właśnie z tej pochylni, czyli z różnych powodów. Więc sama ta sala w jakiś sposób nawiązuje do charakteru kopalni i do sztolni, i ta pochylnia, i ten sześcian bardzo duży, 12 na 12 na 12 metrów, jest ogromnym wyzwaniem dla artysty, bo tam obrazu na ścianie się nie powiesi. Nawet gdyby był bardzo duży. Więc trzeba zagospodarować podłogę, ale też przestrzeń jest tak ogromna, że wszystko, co byłoby niskie na podłodze, by w gruncie rzeczy nie spełniało tego zadania. Byłoby przygniecione wielkością sali. I teraz trzeci czynnik, który uważałam, że jest niebywale ważny, to jest to, kto zrobi coś dla tego Śląska na otwarcie. I pomyślałam sobie, że ten obszar geograficzny jest obszarem o bardzo złożonej historii i tożsamości. Tak się złożyło. Taka była historia tego regionu, który teraz po wojnie, czy po wojennych latach, też przechodził bardzo trudne etapy, a jednocześnie jest miejscem, w którym istnieje poważny etos ciężkiej pracy, w związku właśnie z tą, no, z tym węglem, który tam, nie tylko zresztą węglem, ale przede wszystkim węglem, który tam przez lata był wydobywany. I pomyślałam sobie, że dobrze by było, żeby do tego projektu zaprosić kogoś, kto też reprezentuje region o złożonej tożsamości. Bo może on lepiej zrozumie problemy Śląska niż ktoś z Warszawy czy z Krakowa, prawda? No i pomyślałam, że taką osobą będzie Leon Tarasewicz, który jest polskim artystą, Białorusinem, prawosławnym, który studiuje historię tego miejsca, które jest jego małą ojczyzną, który próbuje ją rozpoznać, który próbuje wydobyć tę właśnie wielotonowość ze swojego regionu. A wobec tego też będzie umiał wydobyć wielotonowość z takiego regionu jak Śląsk. I wydaje mi się, że się udało, ponieważ nie tylko Tarasewicz poradził sobie z proporcjami sali i z jej charakterem, poprzez to, że w tej budowli swojej też umieścił okienka na różnych poziomach, poprzez to, że użył tego modrego, czyli tego błękitu, który jakby jest takim kolorem spływającym z nieba przez to górne oświetlenie, prawda? Ale i przez to, że wbudował, że powtórzył jeszcze może dokładniej charakter kopalni,
tego miejsca, jakim jest kopalnia, z tymi deskami szalunkowymi, z tymi schodami drewnianymi prowadzącymi w dół do różnych poziomów, czy też z poziomu dolnego na górę i z wbudowaniem kolejnej sztolni, zbudowaniem takiego pionu wypełnionego inną barwą, barwą gorącą, barwą życia, ciepła, co też jest, ma znaczenie symboliczne. To nie jest tak, że to jest, są tylko dwa ulubione kolory Tarasewicza, bo jego on maluje, on używa różnych kolorów. Jeżeli użył tutaj tego zewnętrznego błękitu na tych surowych, szalunkowych deskach i użył tego gorącego oranżu, tych odcieni pomarańczowo-żółtych w środek, to dlatego, że chciał powiedzieć, jak on widzi Śląsk. Że ten Śląsk dla niego jest takim trudno dostępnym miejscem dla innych. Że Śląsk, Ślązacy, ten charakter tego regionu jest dość zamknięty dla obcego. Natomiast to jest obserwacja Tarasewicza, nie moja. Ja Śląsk słabo znam, ale coraz bardziej wnikam w jego tożsamość, bo zaczynam czytać książki na ten temat, oglądam architekturę, rozmawiam z ludźmi, że to są ludzie, których jest ogromnie dużo ciepła i poczucia barwy, która jest ukryta w domach, w ich upodobaniach artystycznych i w ich, i może w jakiś sposób też ten kolor oddaje temperaturę, właśnie temperaturę uczuć Ślązaków. Modry to znaczy niebieski. To jest słowo, które przyszło na Śląsk z Czech i Słowacji. Tam tym kolorem się określa błękit. Ale co jest zabawne, że Ślązacy na czerwoną kapustę też mówią modra kapusta. No, ich pojęcie błękitu jest być może trochę inne, ale jest to słowo, które stało się kluczem do myślenia o dziele Leona Tarasewicza, dlatego że on się próbował zastanowić nad istotą śląskości. A sam jest malarzem, więc dla niego kolor jest wyznacznikiem twórczości. Więc jak pomyślał o błękicie i zobaczył to słowo modry, to zrozumiał, że to jest jednak jakiś, wyraża w jakiś sposób tożsamość Śląska. Nie zawsze jest tak, że artysta fizycznie pracuje przy realizacji swojego projektu właśnie również w takich miejscach jak te przeznaczone do eksponowania tego jednego specjalnego dzieła. Leon Tarasewicz należy do nielicznych, którzy takie dzieła tworzą z własnym fizycznym udziałem. Znaczy naturalnie są potrzebni stolarze, cieśle, specjaliści od konstrukcji, ale osobisty udział artysty jest w tym właściwie niezbywalny. W wypadku Tarasewicza nikt nie potrafi, bo to jest, tutaj jest, w grę wchodzi intuicja twórcy. Obraz jest jednak czymś, co artysta musi namalować sam. Nawet jak ten obraz jest wielką budowlą. Więc tylko on potrafi skontrolować nasycenie farby. Tam spływają spływa ta farba, która się przeciska też przez szpary w deskach. Trzeba wiedzieć, z jaką intensywnością, z jaką częstotliwością ona jest tam nakładana, jaki ma odcień, jakiej jest grubości, jakie ma cechy walorowe. To wszystko artysta musi robić sam. I to jest, ja wielokrotnie obserwowałam Tarasewicza przy pracy. Jestem pod wrażeniem tego, ile on wkłada w to osobistego wysiłku czysto fizycznego. Cały czas kontrolując to, co jest najistotniejsze w obrazie. Kolor i kompozycję. Naturalnie, kiedy się patrzy na tę salę i na jej przeznaczenie,
przychodzą do głowy miejsca, w których podobne projekty się odbywają. Te projekty się nazywają po angielsku site specific, czyli sztuka do miejsca. Czyli sztuka, która jest projektowana do konkretnego miejsca, ale nie tylko ze względu na jego proporcje czy charakter, bo to jest oczywiste, ale również do jego historii, do tożsamości, nawiązujące do tożsamości miejsca. To pojęcie ewoluowało, zaczęło się w latach 70., kiedy chodziło w momencie, w którym sztuka wyszła z galerii, z tego białego sześcianu i zaczęła wędrować do takich miejsc, do których nie była wcześniej przeznaczona. I nagle się okazało, że do takich miejsc trzeba robić osobną sztukę. I w pewnym momencie pojawił się ten termin, on się ugruntował. I jest już sporo muzeów, które prowadzi taki program właśnie tej sztuki do miejsca. Zaczęło to Tate Modern w Londynie, w momencie, w którym w 2000 roku otworzyło się w nowej siedzibie, a nową siedzibą była elektrownia na południowym brzegu Tamizy, która została zaadoptowana do celów muzealnych, ale pozostała tam ogromna hala turbin, którą nie wiadomo było co zrobić. I dyrekcja postanowiła, że będzie powierzać każdego roku tę halę wybranym artystom, żeby się do niej odnieśli, by coś tam stworzyli takiego, czego nie stworzą gdzie indziej. Również ze względu na wielkość tej sali, jej charakter, tam się troszkę schodzi w dół, ona ma charakter przemysłowy. No i przez te 15 lat przewinęło się przez te hale sporo artystów, między innymi wystawiał tam Mirosław Bałka. Inne muzea też zaczęły pokazywać takie, eksponować swoje poprzemysłowe sale, tak jak Hamburger Bahnhof w tej chwili. Grand Palais, który był takim budowlą przeznaczoną na targi, na wielkie wystawy światowe, również w tej chwili ma taki program, który się nazywa Monumenta, który właśnie jest oddawany artyście też raz w roku. Co ciekawe w Muzeum Śląskim, że tam nie zaadaptowano architektury kopalnianej, prawda? Tylko wybudowano nowy budynek na miejscu kopalni, który jednak w dużym stopniu nawiązuje do charakteru miejsca. Więc to jest nowy budynek z nowymi funkcjami, nie tylko przeznaczony do pokazywania sztuki, ale i historii Śląska między innymi, albo innych działów, takich jak scenografia czy sztuka nieprofesjonalna, której tam jest sporo, ale jednocześnie ma tę salę, która daje szansę rozwinięcia takiego programu, który jest udziałem niewielu w świecie, niewielu instytucji artystycznych. I tu ta intencja tego muzeum spotkała się z doświadczeniem Tarasewicza, którego obrazy dawno wyszły z ram, wylały się na rozmaite miejsca, na podłogi, ściany, kolumny, na place miejskie, ale też rosły w górę, były budowane i zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz rozmaitych miejsc. I tak mi się wydaje, że to był dobry moment, ponieważ ta sala dostała dzieło, które mnie się wydaje ukoronowaniem jego praktyki artystycznej, już dzisiaj wieloletniej, która jest rozmiarowo i w sposób, że tak powiem, i konstrukcyjnie może najtrudniejsza, była największym wyzwaniem, z którego artysta wyszedł obronną ręką.